Dostarczanie betonu towarowego jest na wyłączeniu, ale czy jest jakiś przepis określający maksymalną wagę pojazdu, którego można użyć w tym celu? Laila, wykonując przewóz betonu towarowego, rzeczywiście w przepisach rozporządzenia 561 znalazło się wyłączenie, że można go przewozić na wyłączeniu. Natomiast każdy pojazd posiada swoje parametry, dopuszczalną masę całkowitą. Z ustawy o drogach publicznych wskazane zostaną maksymalne naciski na oś na poszczególnych drogach. Warto zwrócić uwagę, jaki beton wieziesz. Beton towarowy zwykły w odróżnieniu od betonu autostradowego jest znacznie lżejszy, więc będzie można go zabrać mniej. Trzeba po prostu brać pod uwagę wszystkie parametry, które są określone w tym momencie w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Parametry te nie mogą być przekroczone. Nie wytłumaczymy się tutaj zezwoleniem, dlatego że zezwolenie wydawane jest tylko i wyłącznie na pojazdy ponadgabarytowe, przewożące ładunek niepodzielny. Beton jest ładunkiem podzielnym, więc musimy mieścić się w tych wszystkich parametrach określonych w tym wspomnianym rozporządzeniu.